Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale CryptoBlogger. W dzisiejszym odcinku będzie o grach, a można by powiedzieć, że o biznesie, bo gry w dzisiejszych czasach to naprawdę bardzo dobry biznes. Pokażę Wam tutaj taką stronę Syracuse University. Oni napisali artykuł o tym, jak dużo ludzi ogląda widowiska sportowe. To dotyczy roku 2021. I tak na pierwszym miejscu jest NFL 120, 141, przepraszam za pomyłkę, 141 milionów widzów w roku 2021. Na drugim miejscu jest eSports 84 miliony. Zaraz za tym jest Amerykańska Liga Baseballa, NBA, NHL i Amerykańska Liga e, Piłki Nożnej. Czyli sporty elektroniczne, sporty cyfrowe są dużo wyżej niż MLB, NBA, NHL, MLS. To jest niesamowite. I to nie, ta liczba nie dotyczy ludzi, którzy grają w gry. Ta liczba dotyczy ludzi, którzy oglądają tych, którzy grają. Także widać, jaki wielki potencjał jest w tym rynku. Ja pamiętam, jak jeszcze w domu nie było żadnej elektroniki. Potem pojawił się Pegasus. Grałem w Mario czy w Lotusa. O, taka gra. Pewnie kilka osób z tych, które oglądają ten film, jeszcze pamięta. Mario Bros, Lotus. To też była rozgrywka na dwóch, więc o, tu jest rozgrywka na dwóch. Można było grać. Z sąsiadem albo z ojcem, jak grałem, czy tam z kuzynami. I było spoko, i to była zajebista zabawa. Gra przeciwko komputerowi wtedy była bardzo dobrą zabawą. Teraz to przyżytek. Ja setle... Pamiętam, mój dziadek kupił pierwszy komputer. Ja jako jeden z pierwszych na, z moich znajomych miałem komputer. I miałem tam settlersów. To, to, była, to była wyjątkowa gra. I gra przeciwko komputerowi była e, była bardzo wciągająca. Na tą chwilę gry to całkiem coś innego. To społeczność, to wirtualne życie, przyjaciele mm, to nieruchomości wirtualne, to itemy, które potrafią mieć wysoką wartość w realnym świecie, które, mm, którymi możemy handlować. To NFT, Non-Fungible Tokens, tokeny, e, sztuka, która jest sprzedawana za setki tysięcy dolarów. Dzisiaj gracz czy streamer to jest zawód. Wyobraź sobie 20 lat temu, że ktoś Cię pyta, czym się zajmujesz, a Ty mówisz, że grasz w gry. Chociaż był chyba taki jeden delikwent, gdzieś tam na YouTubie jest film. Gram w gry. No właśnie. Dzisiaj gracz, streamer to jest zawód Ci ludzie zarabiają grube pieniądze Dzisiaj będzie o grze, która łączy blockchain, wirtualne nieruchomości Towarzyski aspekt gry, ideę budowania Tak samo właśnie jak tutaj w Minecrafcie, którego pokazuję Ta gra, o której mówię to Sandbox Sandbox, Sandbox Projekt, o którym moim zdaniem będzie dość głośno w najbliższym czasie, w nadchodzących latach. Sandbox to taki ogólny typ gier, który mają otwarty świat. Termin ten służy do określania gier, w których graczowi jest udostępniany świat, będący do odkrycia w stosunkowo dowolny sposób, bez sztucznych ograniczeń, środowiska gry, z możliwością integracji z tym światem. I bez takiej liniowości, bez konkretnego planu, według którego musisz podążać. Sandbox to w dosłownym tłumaczeniu piaskownica. Jesteś w piaskownicy i możesz stworzyć cokolwiek sobie, cokolwiek sobie wymyślisz. I właśnie taką grą, taką grą jest Minecraft. Tutaj, tutaj będziemy mówić o sandboxie. Już wam tłumaczę dlaczego to jest tak ciekawy projekt. Sandbox. Na Androida i iOS powstał już w 2012 roku. Ta e, gra została ściągnięta 14, milion, 14 milionów razy, czyli mamy tu już do czynienia z istniejącą publiką dla tej gry. Ostatnia wersja gry jest oparta o blockchain. To wirtualny świat, w którym gracze mogą budować, posiadać itemy. E, nieruchomości oraz monetyzować je za pomocą tokena Sand. Token Sand jest token na platformie Ethereum. Mm. Co jest ciekawe, e, co jest ciekawe, o tutaj, puszczę Wam, jak wygląda ta gra. Ok, niech leci. Co bardzo ciekawe, to deweloperzy gry Sandbox chcą ostatecznie dać użytkownikom... O, teraz leci. Teraz leci. Chcą dać użytkownikom możliwość zarządzania tą grą, czyli Sandbox stanie się w pewnym momencie DAO. Decentralized Autonomous Organization. Zdecentralizowana, automatyczna, autonomiczna, przepraszam, organizacja. Na pewno słyszeliście o Minecrafcie. Minecraft ma 126 milionów aktywnych graczy. Na drugim miejscu jest Roblox z 100 milionami aktywnych graczy. No właśnie. Więc dlaczego ktoś miałby zrezygnować? O, to jest jakiś film. E, gameplay z Sandboxa. Dlaczego ktoś miałby zrezygnować z gry w Minecrafta i zacząć grę w sandbox? Więc, otóż, w, w Minecrafcie, jeżeli coś stworzysz, to jest własnością firmy, a nie Twoją. W tradycyjnych grach handel pomiędzy użytkownikami jest regulowany. W sandboxie w sandboxie wszystko, co stworzysz, należy do Ciebie. Możesz handlować tymi itemami i możesz, możesz je sprzedawać, możesz je kupować. Możesz posiadać swoje własne nieruchomości, swój własny land. Już Ci pokazuję. Mapa. Tu jest mapa świata sandbox. Możesz sobie kupić kawałek. Takiej mapy. Ona jest podzielona na 166 tysięcy małych takich kwadracików. I do. I to, jest, to się nazywa LAND. Czyli taki LAND, jeżeli coś jest stworzone na nim, to jest też przypisane do tego LANDu. Może, jeżeli na przykład sprzedajesz swój LAND, to ktoś kupując go, kupuje go razem ze wszystkimi. Z całą zawartością. Czyli z czymkolwiek, cokolwiek tam sobie stworzysz Jak widzicie grube ryby e, Kupiły Elementy właśnie te landy, tutaj jest Binance mm, Tu jest e, Sandbox, oni też zarezerwowali sobie troszkę Gruntu po to żeby organizować różnego rodzaju eventy Żeby rozdawać tokeny przez e, gry Atari Atari posiada dość dużo Socios, tu jest BitBoy BitBoy, bit. Nie pamiętam jak się nazywa ten koleś, w każdym razie Amerykański youtuber kryptowalutowy, chyba największy kanał ma Na świecie na dzień dzisiejszy ponad 600 tysięcy subskrybentów Widziałem tu gdzieś Rollercaster Tycoon, tak tu jest Rollercaster Tycoon Atari, jeszcze raz Metamask Metamask ma swoje Czyli na tym landzie Możesz, możesz tworzyć, możesz tworzyć swoją, mm, swój wirtualny świat. Właśnie dlatego to jest bardzo ciekawe, ponieważ wszystko, co stworzysz, należy do Ciebie. Czyli ta gra ma swoją własną ekonomię. To jest e, wirtualny świat, w którym mogą powstawać także wirtualne zawody. Skumajcie to co tu się dzieje? Tu jest handel, czyli, czyli już w grze jest wbudowana opcja handlu, gdzie możesz kupować i sprzedawać itemy. Create to jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle nowy rynek dla mm, grafików, którzy będą, którzy już tworzą elementy sandboxa. Game Maker, Building Games for the Metaverse. Czyli tutaj w Game Makerze bez, bez kodowania możesz tworzyć te światy. Vox Edit. W Vox Edit możesz tworzyć. E, o, tu wam puszę film. How to export assets. Generalnie to jest jakiś tutorial, ale patrzcie. Tutaj możesz tworzyć. E, projektować graficznie właśnie te elementy sandboxa. Czyli masz dedykowany edytor, gdzie możesz tworzyć e, itemy. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe mapa. Okej okay. To jest całkowicie nowy rynek dla grafików i artystów, którzy będą wynagradzani za tworzenie itemów. Blockchain daje też możliwość bardzo dokładnego stwierdzenia, który item jest oryginalny i przez kogo został stworzony. Ej, okay, DAO. To jest to o czym mówiłem. Czyli ostatecznie nie będzie, zespół deweloperów się wycofa. Oni całkowicie zostawią tą, ten świat, żeby, zosta żeby był zarządzany przez ludzi, którzy grają w tą grę. Jak on będzie zarządzany? Na podstawie tego, kto będzie trzymał tokeny SAND. Jeżeli będziesz miał wystarczająco duży, dużo tokenów SAND albo będziesz się stajkował, to wtedy będziesz mógł podejmować decyzje. Dotyczące tego, co będzie działo się w tym świecie. Jak można zarabiać na Landzie? Tu jest Minecraft. Jak można zarabiać na Landzie? Zaczynam już trzeci raz to zdanie. Teraz, teraz, teraz mi źra. Okej. Okay. Tu jest mapa. W jaki sposób można zarabiać na Landzie? Po pierwsze, możesz coś zbudować tam i możesz go albo wynajmować. Możesz albo pobierać opłaty za to, że ludzie będą korzystali z Twojego landu, czyli możesz stworzyć tam grę, możesz zbudować wesołe miasteczko i będziesz pobierał opłaty za przejażdżkę karuzelą, możesz wynajmować ten land innym użytkownikom, możesz na przykład go kupić, zbudować i sprzedać coś dla zysku. Sandbox jest też wspierany przez giełdę Binance. A Binance to bardzo duży combine um, kryptowalutowy. To jest duży biznes. O, widzicie tutaj 50 tysięcy Sand Unlimited Edition NFTs to be won. Oni bardzo wspierają tą grę. Binance to jest biznes. Oni chcą zarabiać pieniądze i oni promują projekty, w które inwestują. Token SAND. Na dzień dzisiejszy warty 41 centów. On jest, on jest wykorzystywany do handlu w świecie sandbox. Na tą chwilę, 136 miejsce. Według market capu kapitalizacja rynkowa to 280 milionów. Teraz tak, jakie są możliwości inwestycyjne, jeżeli chodzi o ten projekt? Jeżeli 1% graczy Minecrafta i Roblox zacznie grać w sandbox, to będzie 2 miliony użytkowników. Jeżeli 2 miliony osób będzie grało w sandbox, a do gry potrzebne są właśnie te tokeny, to sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie, co stanie się z wartością tego tokena. Jest 166 tysięcy landów, czyli jeżeli 1% przejdzie z Minecrafta i Roblox, to będzie 2 miliony użytkowników. To nie każdy będzie w stanie posiadać mm, taki Land. Popyt na Land może być bardzo duży. I to. Ale to wszystko zależy od e, popularności i sukcesu tej gry. Czym więcej ludzi będzie grało w sandbox, tym wartość tokena. Oraz wartość landu będzie rosła. Dziękuję Wam bardzo za to, że zobaczyliście ten film. Subskrybujcie kanał, dajcie lajka i do usłyszenia. Cześć!